came. Oh, yes, thank you very much. Dlaczego Rachel spluwa? Bo Rachel jest w ciąży. Nie, nie chcę wam powiedzieć, że ja jestem w ciąży, ani nie będę mówić o serialu Przyjaciele, ale zostańcie mimo to bez względu na płeć. Rachel spluwa alkoholem, bo jest w ciąży, a dane są zatrważające. Okazuje się, że wiele Polek, które są w ciąży, sięga po alkohol. Nie chodzi o środowiska patologiczne, nie, chodzi o toast, o lampkę dobrego wina, o piwo dla ochłody, cokolwiek. Tak nie można. A czemu ty tak mówisz? Hola, hola, ja znam taką jedną, co piła i jej dziecko jest zdrowe. No tak, no to miała dużo szczęścia i chwała Panu, że jej dziecko jest zdrowe. Natomiast jeśli sięgniemy po alkohol, nawet po symboliczną ilość alkoholu, wtedy, kiedy u dziecka w brzuchu, naszym brzuchu, wykształca się mózg, wykształca się serce, inne organy, to możemy dziecku niesamowicie zaszkodzić. Więc połóżcie na szali dobrą lampkę wina, którą będzie można kiedyś wypić, i zdrowie dziecka. Odpowiedź jest jasna. Ale tak jak powiedziałam, to jest film do wszystkich, a nie wszyscy będą w ciąży, są w ciąży i tak dalej, bo to jest też apel o to, abyście spotykając kobietę, która jest w ciąży i która pije alkohol, nie mieszali jej z błotem, bo rzeczywiście, żeby odreagować później psychicznie w domu, to wróci sobie naleje. Tylko żebyście z nią porozmawiali, powiedzieli jej na osobności, może nie przy znajomych, jak bardzo może swojemu maleństwu zaszkodzić i jak bardzo ważne to jest. To nie są dane znikąd, to są dane od lekarzy, którzy są w kampanii Ciąża bez alkoholu i bardzo chciałabym się z Wami tymi danymi podzielić. A, i jeszcze apel do Panów. Panowie, kobiecie czasami może być ciężko nie pić w ciąży, bo ma ochotę na przykład napić się wina czy piwa. I tu, drogie Panie, polecam piwa i wina bezalkoholowe, też bez syropu glukozowo-fruktozowego, ale Panowie mogą wesprzeć. Też nie pijąc. Mój mąż nie pił. I dlatego sobie postawił tu książkę, jaką żoną jestem, czy coś takiego, poradnik dla żon. Taki mamy handel, że ja pokażę, że się kształcę jako żona, a on nie pił w ciąży. A teraz całkiem serio mówię nie za głośno, dlatego że moje piękne, rumiane, zdrowe ciąża bez alkoholu, ale już po drugiej stronie brzucha brzmi za ścianą i tego Wam życzę. Na to wszystko w naszych rękach.